Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, widzowie, witam was po świętach. Jak widzicie, patrzcie, wychodzę sobie na dwór, a tutaj co? Śnieg stopniał. I uwaga, 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 u mnie na chacie również stopniał. W sensie nawet nie tyle na chacie, co na podwórku. Jest totalnie nic, jest nawet na plus temperatura. I powiem wam szczerze, no trochę lipa, no bo co to za święta? Już w ogóle nawet na święta nie było tego śniegu. Mega smutno, ale przed świętami chociaż ten śnieg był. Mam nadzieję, że on jeszcze sobie troszkę spadnie. Ale słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? Ponieważ trzeba się pochylić nad pewną bardzo ważną rzeczą, o której już jakiś czas temu nagrałem odcinek, a którą nie kontynuowaliśmy, i jest to oczywiście Chef Cave. Jest to oczywiście taki, prawda, baza moja z Dave'em, którą postanowiłem, że dzisiaj muszę razem z Dave'em rozbudować, a on jeszcze nie wie o tym, że ja rozbudowałem już trochę tą bazę i muszę mu pokazać, co tam się konkretnie stało i jaki jest na to plan. Mam nadzieję, że mu się to spodoba i dzisiaj mu to oczywiście pokażę. Zanim przejdziemy dalej, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja. Ja szczerze wam przyznam, nie mam pojęcia, czy moje breloki już są dostępne na sklepie, ale prawdopodobnie za niedługo będą, więc o, patrzcie, tutaj takiego breloka możecie sobie kupić. Link jest oczywiście w opisie do tych breloków, możecie sobie zobaczyć. Breloków powiedziałem? Kurde, ale zwaliłem teraz. Breloków, widzowie, koniecznie mówcie breloki, nie breloki. Mnie się już myli przez to, że chłopaki mówią breloki. No ale faktycznie, breloki mówi się trochę wygodniej, ale ja mam bekę. Ja mam bekę z tego, że wszyscy robią błąd w tamtym miejscu. Dobra, lecę po Dave'a. Zobaczymy, co na to wszystko powiem. W ogóle pewnie nie zauważył takiego jednego miejsca, które jest u niego na chacie, ale spokojnie, to pójdzie, pokażę wam. Wy też nie wiecie jeszcze, o co chodzi. Czekajcie, dowiecie się. Dlaczego tu są otwarte drzwi? Dobra, wchodzę jak do siebie. Halo, halo, halo. Co tu się dzieje? Wstałem przed chwilą. Ja? A jak ci się spało? Wstałem. Źle. Miałem koszmar. Ale tak? Powiem ci ten koszmar. Dobra. Jechałem busem, takim autokarem jakby. Była tam taka dziewczyna, nie mogę zdradzić imienia nazwiska, ale była taka dziewczyna. Alicja, rozumiem, no. Załóżmy Alicja z Krainy Czarów, no. No i doszło do pocałunku w tym autobusie, ale w trakcie jego trwania on się przewrócił, ale serio mi się coś takiego śniło. Tak? Po prostu się przewrócił się, wszyscy zaczęli krzyczeć, a ja nie mogłem wybiec, bo zostałem przygnieciony przez fotel, rozumiesz to? I cały sen polegał na tym, że ja leżałem i patrzyłem, jak wszyscy uciekają, a ja patrzyłem, jak się zapalił po prostu ten autobus, dosłownie. Autokar, no. Czyli to był horror. No taki bardziej thriller. Dobra, dobra, słuchaj, mam nadzieję, że dzisiaj pójdziemy w pewne miejsce, w którym zaradzimy tym twoim, prawda, złym snom i tak ale, dalej. Ale żeby, ale serio, mi się zero coś takiego śniło, to ja teraz nie kłamię. A miałem, co mi się dzisiaj śniło. Dobra, czekaj, mogę opowiedzieć mój koszmar, który miałem ostatnio. Mi się śniło, że u mnie w mieście był taki duży troll, który po prostu wyznaczał, że dobra, tak powiem, kary. Ja robisz nie, mnie, ale ja... nie, to nie żartuję, to jest naprawdę. Był taki duży gościu z taką maczugą, taki kurde, taki bym powiedział, nie wiem, nie oglądałeś Hobbita? Aha, nie, widziałem Władcę Pierścieni. A, no dobra, nieważne, to był taki duży właśnie, kurczę, troll jakby, no nie wiem, no w każdym razie był z taką Panem maczugą. Panem też był w dwójce, w tej komacie. No, coś tego typu właśnie, tak. No, no i właśnie, i on jakby mówił do wszystkich ludzi u mnie w mieście i były takie spotkania raz w tygodniu, w których on mówił, kto źle zrobił i kto musi podnieść karę, no i zazwyczaj tą karą po prostu było to, że on po prostu go, że tak powiem, no detonował go, nie? No i... Konsumował, znaczy nawet nie tyle zjadał, co po prostu na przykład było coś takiego, że wyznaczył tam jakiegoś gościa, który się źle zachował i po prostu ja później byłem gdzieś tam na mieście i widziałem, jak on jedzie autem, ten gościu, a ten troll wyskoczył z lasu i tak maczył go taki bum i zgniótł cały ten samochód. No, to mnie, no i urwał mi się sen, jak wyznaczył mnie, nie? Ale tak zawsze tak jest, jak ma dość jakiejś tragedii, to już się zakończy. Tak, dobra, słuchaj, chodź. A, dzień dobry, siemano, dzień bzyku. Dobry, co wy tu robicie? A my sobie rozmawiamy o snach. Czy nie interesuj się, sen? Bo kodziemordy dostaniesz. Właśnie. Dobra. To się nie interesuje. No, bzyku, my musimy lecieć. Trzym się. Dobra. chodź, Dawid, muszę ci coś pokazać. Potraktowaliśmy go chyba niemiło, ale ja troszkę, nie wiem czemu. Troszkę go opluliśmy, faktycznie, masz rację. Ja jestem po prostu, wiesz, taki po spaniu, taki niezbyt, wiesz, tak? Przyjacielski, sympatyczny, no. No ja rozumiem. A dzisiaj długo spałeś, bo patrz, księżyc już, że tak powiem, wschodzi dopiero. Wschodzi, czyli... Ej, ktoś mi odrósł długo moje drzewo. Ej, no? Miło, pewnie Marek. Myślisz? Pewnie tak, bo on mi go rozwalił. Dobra, chodź za mną tutaj. Patrz, bo ja ogólnie, a propos Chef Cave'a, bo ja tutaj chciałem tu cię zabrać. No właśnie, już ci mówię, patrz, chodź tutaj. Tutaj w tym miejscu, czekaj, muszę zlokalizować. Wow! Kurde, ale się wystraszyłem go. Pokonałeś go? Super. Patrz, tu, stań w tym miejscu. Stoję tu? Tu. No. Oła. Widzisz? Zamuruj to tam na górę. Nie mam dir, to czekaj. No, zabrałeś go. Dobra, zamurowane? Dobra. Idealnie, dobra. Słuchaj, to jest miejsce, które chciałem ci pokazać.
ponieważ troszkę rozbudowałem. Jak pewnie się zastanawiasz, dokąd te kolejki prowadzą, myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby sprawdzić to właśnie, dokąd one prowadzą. Mogę się przejechać? Więc wie tak, oczywiście, jazda bez trzymanki. Jadę! I jadę również za tobą. Jesteś i też? Ogólnie tak. Jadę za tobą. Lewy tor, to dobrze? To dobrze, bo to jest tor do twojego domu. Prawy tor jest torem do mnie, który do mnie prowadzi, a lewy tor jest do ciebie. No i to jest nasz dojazd do naszego, prawda, szefka Ewa. Tu w prawo by się jechało do mnie, ale do ciebie jedziemy trochę dalej. No i zobaczcie, gdzie to wszystko prowadzi. I to będzie taka elegancka, prawda, dostawanie się. No bo my tam mieliśmy tak, wiesz, tak ciężko było się tam dostać, nie? Ciężko tak, tam ciężko. Każdy mógł to znaleźć, nie? A teraz, o kurde, uciekam mi się. Aha, to jest tu! Tak. Ja nie widziałem tej dziury. Kiedy to zrobiłeś teraz? No, w sumie zrobiłem to dzisiaj w sumie rano, no. Okej, ale fajnie. Kurde. Więc to jest takie coś, możemy wrócić z powrotem w tej sytuacji. Dobra. Dawaj. I mogę ci pokazać, co tam się jeszcze rozbudowa. Ej, nie mam pochodni żadnej ogólnie, nie? No ja mam, ja będę miał. No dobrze, to tam świeć z tyłu, będę się patrzył do tyłu. No i tu w prawo jest dojazd do mnie, nie? Więc jak tam wybierzesz sobie którą kolejkę, to ten... Muszę to podpisać jeszcze, żeby było wiadomo, którą kolejką do czego się dojeżdża, nie? Okej. No, ale to nie ja wszystko. Ja na przykład mogę się zająć tym, żeby ten przejazd był bardziej ekskluzywny. Postaram się zbudować jakiś tunel. Możesz to zrobić jak najbardziej. Dobra, ja tutaj rozwalam... Dobra, wylądowałeś tu, niechcący mi się rozwaliło za dużo. Ale dobra, stawiam to, tu jest drugi do mnie i teraz tak. Tu lecimy do szefka Ewa, ale teraz będziemy w innym miejscu niż ostatnio, patrz. Jezu, jak to jest nisko! No bardzo, ale patrz, zrobiłem taki most, ja, żeby to wszystko łączyć, nie? Jak oceniasz? Typie! Nie, to jest bomba. To jest bomba. Się to podoba. I musimy to dzisiaj rozbudować jakoś, kurde, więc ja proponuję, zabierz tutaj trochę tych bloków. Dobra. Tak, żeby to po prostu rozbudować i ja pójdę na przykład w tą stronę, a ty pójdź... O kurde, tu jest Krypcio. Siema na wariacie. Już go ściągam. Dobra, i teraz tak, musimy rozbudować to jakoś tak, żeby to... Ja idę tam. To iść w drugą stronę, tak, i rozbudowuj to w taką stronę, żeby to gdzieś, wiesz, można było skręcić tym i tak dalej, żeby to do kogoś prowadziło. Będziemy robić takie platformy, wiesz, jak wyglądał zresztą Batcave od prawda, tak, Batmana. Tak, wiem. Coś w tym stylu, prawda, tak to trzeba zrobić. Ogólnie, trochę przypał, bo jakby Marozona mi chciał iść, jakby dobrze nie poszedł, bo byśmy musieli go jakoś zgubić. No. Bo by tutaj nam, że tak powiem, odkrył naszą tajną bazę, ale... Nie mam w ogóle żadnych lamp tych, kurczę, nie, zapomniałem o nich je przygotować, patrz, tylko te lampy. Kurde, ja mam pochodnie tylko. Ale może na razie biorę tą lampę na razie w drugą rękę po prostu, żebym widział, co tu się dzieje. Aha, to chcesz pochodnie, bo to... Nie, bo tu chodzi o to, żeby rozstawiać też, żeby tu się świeciło wszystko, nie, ale... Okej. Ale jest git, dobra, ja tutaj robię tak, i bardzo ważne, patrz, narożniki, rób z tych, tak, taki design, bo na tym będziemy na narożnikach stawiać za każdym razem, nie? Dobra. Tutaj też muszę właśnie poprawić, widzowie. Ogólnie, nie patrzyłem, co pisaliście pod ostatnim odcinkiem z Szefka Ewa, jakie są tutaj propozycje na niego. Ale muszę sobie zobaczyć jeszcze, przypomnieć, co tam było pisane i może jakieś fajne propozycje tutaj, prawda, dodamy od widzów. I ogólnie, no i w ogóle jest lipa trochę, no bo ktoś nam, że tak powiem, skiny niszczy, nie? Ja myślę, że to Maro. Aha, no to już, kurde, to już swoją drogą, nie? To już to myślę, że tutaj to trzeba się na tym będzie skupić. Myślę, że to jest pewne. Ale tutaj to jest właśnie... Dobry, wiesz, punkt tego, żeby tutaj zacząć coś działać, nie? Bo tak, to jest tak, taki dobry okres pod to. Tu jest właśnie, myślę, że idealny, tym bardziej, że jeszcze ja bym się w ogóle też pochylił nad całą sytuacją związaną z tym małym Herobrine'em. Ja bym zbadał, dlaczego on jakby go nie ma i przede wszystkim, czy jest ryzyko, że wróci. Aha, no to już swoją drogą, no. O, tu mogę zrobić taki w bok. Ale tu będzie dobre to, ale mam pomysł, stary, to jest takie super tutaj to będzie wszystko. Już się nie mogę doczekać, aż to skończymy budować i aż te wszystkie pomieszczenia powstaną. Trzeba tu zrobić magazyn, szef magazyn. Tutaj trzeba, wiesz co, zrobić ekspiarkę, bo ja mam ostatnio problem, tak! Kurde, z ekspiarkami. Tak. Z ekspem, żeby mieć to więcej prawda. Ekspa. Robimy tu jakąś nielegalną ekspiarkę, bo ja mam bo nawet szlak pomysł. Trafi, nie? Ja mam nawet pomysł na taką nielegalną ekspiarkę, może to być, dobre. A takie coś, to się zawsze przyda, bo ja mam tak, że ja, jak już zdobędę ekspa, to będzie mnie ktoś zabije na odcinku i tak, wszystko tak, idzie się tak. Tak. Ja mam to samo, stary. Dobra. Jak ci idzie tam po drugiej stronie? Wiesz co, ja właśnie myślę, w którą stronę z tym iść, bo... Kurde, ja tu mam same ściany, w sensie, te same takie pachoły, bo to bym musiał je niszczyć. Musisz to omijać jakoś, no tak, bo tak się sprawnie. Nie ominę, kurde, wykorzystam jeden z nich na taką podpórkę. Dobrze. No to bardzo dobrze, no ja w sumie staram się, ja na razie je omijam, ale jakby był jakiś niski, też bym go wykorzystał. Dobra, tu, patrz, możesz zobaczyć, jak to u mnie wygląda, bo u mnie to tu się, że tak powiem, dzieje. Patrz, ja prowadzę to do tego i tu będzie można się wkopać w to i zrobić takie coś w środku. Ojej, wiem za dużo. Tak. No to nie robimy na trzy tego? Ty to zrobiłeś na dwa.
Nie, na trzy, bo tu jest jeszcze do zrobienia z tej strony. Nie postawiłem tego jeszcze. Kurde, to wygląda tak samo. Jak tak samo? Aha, bo ma tak wyglądać, dobra. Co? No to myślałem, że to są dwa inne bloki, a to jest ten sam. Smooth stone slab. Bo one są, to jest jedno jest całe, a drugie jest połówką. Tak. A to czemu nie robimy samych połówek? No bo to by było takie strasznie płaskie od dołu, a tak jakoś wymyśliłem takie coś. Okej. Okay. W sumie no, to jest jakiś tak web. Jakoś, no od dołu to lepiej wygląda po prostu, nie? W sumie tak, no. Ale no, to taki, że tak powiem, taką ambicję wewnętrzną miałem, żeby tak to zrobić. Skończy mi się tylko płotki, ty chyba masz więcej ich tam niż ja. Mogę ci dać, ja mam 44. Murki tylko. Trzeba będzie. Ci dam może całe od razu. Znaczy, może nie całe, ale tak wiesz, troszkę... Dałem ci całe, ja tutaj polecę na razie bez. Dobra, ja to chcę tutaj dokończyć, bo tu mi się to fajnie, że tak powiem, zamknie, jak to tu zrobię. Nie no, mi się to mega podoba ogólnie, tylko teraz bardzo ważne pytanie, widzowie, do was. Komu możemy powiedzieć o tym miejscu? No bo Marek to jest zdecydowanie osoba, której nie możemy o tym powiedzieć. On to wygada. On tu się nam włamie pewnie pod naszą nieobecność, jakby wiedział o tym. Więc zrobi tajną bazę. Tak, zrobi tajną bazę. Tak. Ja nie chcemy tutaj przyjść i zobaczyć tunelu Wojana, więc po prostu mam... No, więc tutaj bez ryzyka trzeba, nie? Markowi nie można powiedzieć. No ale czy Paweł, nie? Ja to też kurde. Oj, no musimy się pozastanawiać mocno. Grząski grunt, mówisz. No, nie, że grząski, ale nie wiem, czy nie lepiej, jak nikt nie wie. No może tak, możesz mieć rację, możesz mieć... Wiesz co chodzi, bo im więcej rację. Osób wie, tym coraz gorzej, nie? Tym większe ryzyko. Aha. No, masz rację. Ogólnie to, patrz, tutaj nam się idealnie zrobi taki kwadrat wewnętrzny, widzisz to? Jak my to robimy. Ja bym tutaj na całej szerokości tego tutaj można by było z góry zrobić jakiś taki fajny żyrandol stary, który by tutaj jakoś tak oświetlił to fajnie z takiego glowstone'a czy coś, nie? No. To by tu mocno siadło. Wyglądał. Tylko wiesz co, skończyły mi się te itemki. Możemy skoczyć do domu. Ja powiem szczerze, że mi się wszystko skończyło. No właśnie, możemy skoczyć do domu, zobaczyć czy mamy coś jeszcze, żeby to jakoś bardziej rozbudować. I przede wszystkim lampy. To jest najważniejsze, co musimy zabrać, bo tego nie mamy, więc lampy robię teraz... Lampy mam w chacie, ja wezmę, wiesz? Tak, ja wezmę. Dobra, no ja też coś tam pewnie będę miał, ale teraz najważniejsze, po raz pierwszy wykorzystamy te nasze, no jak to się nazywa? To. Kolejeczki. Patrz, jeszcze zrobię to tak, że oboje startujemy, jak klikniemy przycisk, bo to on zasila obydwa, tylko jestem troszkę szybciej niż ty i w pewnym momencie ja powiem papa, a tu się znowu zbliżamy lekko. No to co? Do zobaczenia, elo. To jest mocne, nie? No ale żeś uciekł, no fajnie to wyglądało. Dobra, ja wezmę latarnię u siebie, a ty... Ja zobaczę co ja mam, no bo ja już jakby wiele rzeczy tam wniosłem, więc może być tak, że nie będę miał za wiele. Ale postaram się cokolwiek znaleźć. I do mnie to niestety nie prowadzi aż do domku, ja to mam w takiej mojej pośredniej bazie, ale to już sobie przejdę dalej. Siema Bzyku, co tam słychać? Gdzie jest pośrednia baza? A już słyszałem coś o pośredniej bazie. No bo ja nagrywam odcinek i ja o bazie Hagiego Wagiego mówiłem, wiesz? Co? No. Właśnie usłyszałem sekretną bazę. Ale to baza musisz nie w Minecraft. Zabrać. Nie, ja no nie, ale nie mówię, zabrać. Że nie ma w Minecraft, ja po prostu mówiłem jak taką anegdotkę. Taką. Hagi Wagi w Minecraft. Nie, jak w Minecraft? Minecraft dobra, nie ma Hagi Wagiego. To jest na pewno Mareczek, pojana, a grałeś nie? w Project Playtime? Wiesz co, grałem. Jak oceniasz? Dobrze mi się grało, ale nie, weź tutaj tego tematu nie zmieniaj, bo masz jakąś tajną bazę, o której mi nie powiedziałeś. Nie, Mareczek, to nie tak. Ja teraz... No ja... jak nie? Słuchaj, ja mam pytanie, czy masz takie lampy? To jest kurde, siema Daveson. Siema, ej, masz jakąś tajną bazę, Daveson? No, znalazłem tam mój wiedźmiński rynsztunek. Nie, ale nie o taką tajną bazę, bo ja słyszałem, że szczypsa ma jakąś tajną bazę. Nie mam żadnej tajnej bazy, o co ci chodzi. No przed chwilą mówiłeś coś o jakiejś... Ale nie, no mówiłem ci, że mówię o tajnej bazie jakiego, ale nie w Minecraft, no. Jak nie w Minecraft? No jasne, że nie w Minecraft. Właśnie, Filipie, musisz ocenić, jak nazwaliśmy tutaj z Marem moje zasoby. A jakie zasoby, jak nazwaliście? Nie, jego, moje towary. Twoje towary? Pokazuję ci moje towary. Dobra, pokażę swoje towary. To jest moja czapka. Aha. To jest moja czapka, zobacz jak się nazywa. Gustlik. Znaczy, Gemanjante dobre, nie? No, nie zwróci uwagi, czekaj, nie zobaczysz teraz. Zobacz. Protection, Breaking, Aquafinity, Respiration, elegancko. No, a teraz jestem tutaj mocny. Co ty robisz? Myślałem, że to nie działa, ale jednak działa. Działa, wszystko tu działa. Dobra, no coś masz jeszcze eleganckiego? Chest, dobra.
Klata rzymska. Takie nawiązanie. Dobre. Dobrze, dobrze, fajne, podoba mi się. No, co spodnie, trzej. Gacie rolnika. Właśnie spodnie, kurde, jedynych nie mam nazwanych, nie? Ale buty, buty takie... CCC. Cześć, nie? Jest mocno. Okej, rozumiem. No i mieczyk, nie? No i mieczyk nazywa się Wiedźmiński Rysztu. Spadnie musi się nazywać wiedźmińskie opancerzenie w takim razie. Albo jakieś leginsy Geralta, nie? Coś. Aha. Wiesz jak spadnie musisz nazwać? Musisz nazwać Jacie Gacie. Nie, nigdy. Czemu? Nigdy. Ja nie wiem o co chodzi, nie wiem z jakiej gry. Milki tak mówi, nie? Dobrze nie, pamiętam? Ale to nawet nie o to mi chodziło, nawet nie wiem czy ona tak mówi. Mówi tak, ja mam przekleństwo kiedyś, po prostu 5 miesięcy temu chyba tak, wszedłem na jej film. Odpaliłem, tak losowo minutę, bo Jacie Gacie powiedziała, potem wlazłem na drugi i znowu powiedziała Jacie Gacie. W tym samym po prostu losowy moment, ona miała taki moment w swoim życiu, że spamiła o tym za sekundę. No serio, zobaczcie kilka miesięcy temu filmy. Możesz mieć troszkę racji, aczkolwiek ja tego nigdy nie zobaczyłem. Dobra, ja nie mam tych lamp, masz lampy? Mam. Nie mam, ale mogę znaleźć, ale jak mi pokażesz tajną bazę. Ale ja nie mam. Mamy żadnej tajnej bazy, no. Dawid ma. Jak dobra, ja mam, ale nie, bo my idziemy, my z Dave'em jesteśmy gotowi na to, żeby pójść zwiedzić taką kopalnię straszną, wiesz? No dobra. Hagiego? Hagiego, no. Kopalnia, ale to wiesz co, Dawid, zróbmy tak. Ty pójdź do siebie, ja pójdę ja muszę jeszcze do laboratorium skoczyć. Ty bzyku leć do siebie, my się zobaczymy jeszcze kiedyś. Ja to w ogóle walę, ja nie idę z tobą, ja sobie idę ten, ja idę sobie teraz, nie, odpocząć, no dobra, wiesz? Czyli się kłócimy, dobra, czyli wszyscy się musimy pokłócić, no dobrze, no to w takim razie zostałem sam. Dobrze, bzyku poszedł z Dave'em, dobra, ale go robimy w bambuko. Dobra, lecę tutaj, na dół, do góry. Ja się nie zorientuję, nigdy nie dowie się do tej tajnej bazie. Ale przypał, bo usłyszał tam jak mówiłem, dobra. Muszę bardziej uważać, dobra, siadam tutaj, ale muszę poczekać, czekam aż Dawida zobaczę. Czekajcie, muszę zrobić tak. Tutaj tak, okej. Okay. Stajemy w tym miejscu. Wchodzę i teraz tak, muszę czekać aż... O, widzę nick. Jedzie wariat. Dobra, uwaga i startujemy. Dawaj. Dobrze. Ale zrobiony, nie? Dobrze, widzisz? Ale to jest właśnie plus tych kolejek, że my koniec końców i tak się widzimy w jednym miejscu, a możemy go zrobić w bambuko, że niby się rozdzielamy, że się pokłócimy, a koniec końców i tak jesteśmy w tym samym miejscu, więc super. Tak to właśnie miało działać. Dobra, ja nie mam lamp, w sumie mam jedną tylko lampę. Ale to dobrze, będzie trzeba je tutaj porozstawiać. Mam nadzieję, że będą to pasować. Patrz, tu. O, dobra, ja mam 33 wziąłem, tylko dobrze, dobra, super. Ale to styknie raczej. Nie, na razie na pewno starszy. Bo tu po prostu chciałem dać na te narożniki, żeby to jakoś wyglądało. I tu możemy dać w tym miejscu też. Może w sumie zawsze będę stawiać na tych blokach, widzowie. To jest chyba lepszy plan, coś takiego zrobić. I tu. Tu. I tutaj jeszcze jedno, okej, tu. Coś takiego. No i tu będzie jakieś wejście, więc tam będą znowu jakieś lampy. Dobra, idę na drugą stronę. Do ciebie dobra, też dawaj. Zostawić kilka tych lamp. O, bo tutaj muszę być w narożnikach. Dobra, elegancko. Tutaj, elegancko. No i super, i nie mamy już płotków, w sensie ja mam tutaj 3. Nie mam murków jedynie, no będzie ja trzeba miałem. To wszystko dorobić. Dobrze, widzowie, my to będziemy budować, bo to nam na pewno zajmie masę czasu. Ja w tym momencie kończę odcinek, widzimy się o kolejnym filmie. Mam nadzieję, że za niedługo, wiecie, może poza odcinkami jeszcze to porozbudowujemy. Ej, widzę diamenty, nie? Wcześniej ich nie zauważyliśmy, widzisz tam? Diamenty? Nie. No! To mi się rzuciły w oczy teraz, no. A, nieważne, dobrze widzowie, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, elu!